Cześć, dziś pokażę Wam mop parowy Ariette, który kupiliśmy jako taki czyścik dezynfekujący, bo podobno zabija, jest hipoalergiczny i zabija 99% bakterii. To teraz przydatne. No i zaraz poskładamy, pokażę Wam co i jak działa. Tu jest wiele końcówek do kuchni, do ubrania niby, do łazienki. Zaraz zobaczymy, na ile to się dobrze sprawdza. No, tu Wam jeszcze pudełko pokażę. Chodzi głównie o te zastosowania, że można do okien, do łazienki, do kuchni się rzeczywiście przydaje, bo na gorąco ten tłuszcz fajnie schodzi, to już widziałem u znajomego. No i jakieś tam kaloryfery, fugi, nie wiem na ile to będzie skuteczne, zaraz przetestujemy. Dobra, teraz składanie. Tutaj wcześniej nalałem wody, to jest po prostu taki prosty zbiorniczek, producent daje nam taki lejek, dolewamy ciach, więc tu żadnych komplikacji, szczelnie się zamyka, nie wiem na ile starczy, co prawda nie wygląda na duży, no ale to urządzenie jest lekkie. Dobrze, teraz zobaczymy, jak to się składa. Ok. O, tu taka kuleczka zaskakuje. Widzę wygodnie. Nie jakiś teleskopowy. To się powinno przydać do okien albo do podłogi. No dobra, to zaraz odpalamy. Sam mop widzę na rzepy jest, dwie ściereczki zapasowe, no i nagrzewamy. Zielone światło, więc już chyba ready, damy mu pełną moc i czekamy. Zobaczymy, ile realnie taka woda się nagrzewa. O! Już widać chyba jakąś parę. A to czyścimy. Fajnie to odkaża. Przy okazji. Tutaj akurat jest czysto. Ale zaraz zobaczymy, czy coś zebrał. No, było zmywane, a mimo to coś tam się pojawiło. Fajnie, zaraz zobaczymy w innych warunkach. Tu na filmiku producenta widzę tych 10 zastosowań, czy kilka zastosowań. Zaraz spróbujemy właśnie niektóre powtórzyć. Pierwszym będą okna. Pary nam poleciały. Spróbujemy jeszcze raz. Trzeba dobrze wyregulować tę parę, żeby nie spływało za dużo wody za okna. Tak, ale widać, ile tego czarnego na dole spływa. Tak, czyli okno się bardzo dobrze myje, ale trzeba uważać na ilość wody, potem tę wodę zbierać. Tak. No ale fajnie chyba. Z powierzchni. Teraz z drugiej strony. Dobra, do kuchni dolewamy wody, to pokażę Wam przy okazji jeszcze raz tą wodę. Cyk. I cyk. Opa. Ta końcówka fajny ma kształt, bo można dotrzeć w rogi, nie? Tak, to prawda. Teraz zauważyłem. Rzeczywiście ona też jest obrotowa, przekręca się, więc wygodnie jest... System 3D normalnie. Tak. No i cyk. Manewrować sobie. I jak to żone tutaj. Dobra, przyjrzyjmy się teraz tym końcówkom, wyjmę je wszystkie.
bardzo pomysłowe, przyznam. O, mamy nawet taką super... to jest ciekawa, nie wiem do czego. Ta jest ciekawa. A spróbujemy tutaj kawałek ściany umyć, bo jest zabrudzona. Co, którą myślisz? Wybierz sobie, którą byś użyła do ściany. No właśnie, chyba którąś taką z włosiem, tak mi się wydaje, że byłaby dobra. Czy się różni ta od tej w ogóle, te twardsze? Nie, podobne są chyba. No, ta jest dosyć twarda. One wszystkie chyba są podobnej twardości. No nic, ta wygląda legitnie. Dobra, już wiemy o co chodzi. Trzeba taką założyć przejścióweczkę. I na nią wchodzą następne. Nie sobie czy mnie tutaj zamontować? Czy... Może obrócić? Tak, i trzeba tak, o właśnie, żeby pykło. No dobra, a nie zgrzane? Nagrzewamy. Kto będzie odważny? Ja! Dobra. Albo nie. Proszę. No dobrze, spokojnie. Dobra, tylko... Może tutaj, Jesiu? Pamiętaj, na dole, przykuwajcie kota. Zaraz para będzie, więc... Tak, wiesz? Jeszcze chwilę, musisz poczekać na parę. Jak będzie hałas, to wtedy... O! Teraz może przyjąć ściany. Masz bliżej, tak o. Ta część na ścianie, która była brudna. O, trochę się czyści. Teraz jesteśmy w łazience. No i to jest fajna funkcja tego urządzenia, że wszystko sobie odkazimy, bo takie miejsce właśnie jak toaleta. Zabawki. Tym się bawi dziecko, więc... Kolejna obiecująca funkcja. Czyli odkażanie tych materiałów. To jest fajny pomysł, dostajemy taką ściereczkę, która pasuje na tą końcówkę do okien. Końcówkę. No, dziękujemy. Mamy tu Supermana i Batmana. No, gorąca para. To właściwie też do samochodu można, do foteli, tak mi się wydaje, że żeby odświeżyło zawsze. Leci. O, tu wam jeszcze pokażę, odkryłem takie haczyki, zaczepy na kabel, żeby się nie plątał nam. Zaraz wam pokażę jeszcze taką funkcję. Ładnie składamy. O, i w ten sposób do szafy możemy włożyć, a przy użyciu tylko cyk i wygodnie ześlizgujemy. No, to chyba tyle. Uważam, że fajne urządzenie za tą cenę. Warto sobie spróbować.